Kolejny pojedynek z drugiej fazy grupowej. Ruszamy tutaj tym razem. Nie ma Polaka, ale zapraszam bardzo mocno, żeby śledzić te rozgrywki. Myślę, że może być ciekawie, bo mamy zawodnika z Tajwanu i zawodnika z Niemiec, więc te dwa style za chwileczkę się zetrą i zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy oni grają zupełnie inaczej. No wydaje mi się, że Nice jest takim troszeczkę hasem. No nie aż tak szalonym, ale jednak coś tego stylu na pewno przesiął na niego has. No i ruszamy. W górnym lewym rogu właśnie zawodnik z Tajwanu, czerwony Protoss Nice. I w dolnym prawym rogu niemiecki Showtime, czyli Tobias Sieber. To tak się czytało jego nazwisko. Sieber, Sieber. Co kraj, to inna oczywiście wymowa. I cyk, jest Gateway. O, i to już właśnie jest coś innego, o tym myślałem, dlatego też byłem trochę ciekaw tego starcia. No bo Showtime oczywiście może w ogóle odpaść z turnieju. On sam mówił, że druga faza grupowa cięższa od trzeciej. No, mimo że oczywiście w trzeciej powinni być jeszcze lepsi zawodnicy siłą rzeczy, bo to jest dalsza faza. Zatem czekamy, czekamy. Pylon Gateway w nietypowym miejscu, zagrane przez Nice'a. No, może na tej mapie nie jest to aż tak szalone, bo tutaj mamy tę rampę i no, oczywiście to można fajnie teraz zastawić budynkami. Ciekawe, czy tak w pełni się zablokuje Nice, czy też zostawi wąski tunel, przez który będą mogły sobie te jednostki wychodzić. No, zdąży. Wydaje mi się, że zdąży zablokować Nice wejście do siebie, zanim zwiadowca, no tak, niemiecki, to zauważy. To się zgadza. No i do tego, jak widzicie, Nice jeszcze swoim zwiadowcą poleci. Showtime teraz zdezorientowany. Jak szczur na pasach. Co się dzieje? Co się dzieje? No, kochany, zablokowane. Nie jest zaproszony na tę imprezę Niemiec w Tajwanie. Jak widać, taki jest plan Nice'a. No to jest to oczywiście, to stwarza duże możliwości. Może teraz bardzo szybko postawić Stargate'a. O wiele szybciej niż Showtime, który, no, bądź co bądź, teraz będzie infiltrowany przez probkę. No, Sentry Stalker, to jest w sumie słuszny wybór też Showtime'a. No ogólnie na tej mapie myślę, żeby zaczął Sentry Stalker, bo to jest to otwarcie, które gwarantuje maksimum zwiadu. Ale teraz najciekawsze, co Nice zbuduje. Czy będzie ten Stargate, czy też może coś... Uuu, coś innego. Twilight Council. Ta proba cały czas żyje. Ta proba żyje i zobaczcie, w jakim demonicznym miejscu się znalazła. Prawie nikt tutaj niczego nie zostawia. Żaden się nie spodziewa, jak to mawiał klasyk. Dwie adeptki wychodzą. Te adeptki też są bardzo mądrze przemyślane, bo to jest tak, że Showtime będzie za nimi gonić. Sprawdzać, gdzie są podczas gry. A nie, 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 nie. Nie ma mocnego na Showtime'a niemieckiego. Proszę bardzo. Zauważ, wyczuł. Wyczuł sytuację bezbłędnie. Uuu, ale czy wyczuł adeptki? Plan zawodnika z Tajwanu ewidentnie ewoluuje. No i teraz będzie zmiana. Zamiast jakiegoś uskuteczniania Dark Templarów. No może to i tak miały być adeptki, ale no plan nie wypali, więc teraz oczywiście Nice idzie w ekspansję. Nie ma w zasadzie jak już budować swoich jednostek w innym miejscu niż tutaj. Także wszelka presja jest w zasadzie daremna. Powraca swoimi adeptkami, Showtime pewnie. No i teraz ta halucynacja wysłana przez Sentry już przemierza mapę. No i dostarczy za chwilę informacji Showtime'owi. No jakaś Shilbatry nawet jest zagrana. Co ciekawe, Showtime w ogóle gra swoje Feniksy, co też jest całkiem przemyślane. No ale właśnie, gdyby tutaj były te Dark Templary, o których myślałem, no to Showtime mógłby nie dać rady, zwłaszcza gdyby tutaj były przyzywane właśnie. No to jest ciekawe PvP. No i do tego jeszcze, jak widzicie, zagrane Cybernetics Core. Cybernetics Core dlatego, że też można go mniej razy anulować i on tutaj, dziwi mnie, że teraz go nie kontynuuje Showtime, jakby... Okej. Po prostu uznał, że pewnie już się... A, sorry, no tak, bo Feniksy teraz są w stanie zatroszczyć się adeptkami, więc po prostu Showtime już nie musi tego tak blokować. Tak mi się wydaje, no ale... Teraz zobaczymy, jak będzie. Próba ewakuacji, show... Wow, nie no, Showtime! Pewnie jak żyje w Niemczech, to też wchodzi po schodach ruchomych. 2 sekundy oszczędności. Ale udało się.
Nie wiem, czy widzieliście, ale adeptka została też opuszczona, bo Showtime wiedział, że już jej nie zniszczy, więc może wcześniej tymi Feniksami zacząć lecieć do przeciwnika. Udało się, tak. Jest jedna probka urwana. No jeszcze daleko do sporych obrażeń. Co ciekawe, Nice jeszcze będzie kontratakować Warpismem i adeptkami. To jest coś, czego się absolutnie nikt nie spodziewa. I cyk, wycofanie. No i teraz może być głęboko zaskoczony Showtime, jak zobaczy, co się zbliża w jego kierunku. Co? Nice? Czemu on czeka? On widział chyba, że tak, teraz już widzi, że Feniksy są gdzie są, więc powinien lecieć dalej tym Warpismem. No ale właśnie jakoś tak się zabiera wolno. Niemiecki caster ma jakieś obiekcje, czy nie ma króciutkich lagów, króciutkich przycięć. Może boi się, że jego zawodnik tutaj odpadnie, no ale Showtime póki co ma 44 probki kontra 29, sytuacja jest bardzo dobra, ale właśnie może ten Warpism drop coś będzie w stanie zmienić, no ale wow, teraz dużo adeptek jeszcze przyzwał, ależ ciekawy atak teraz w ogóle, wow, no Nice jest bardzo groźny. Not very nice. No i Showtime biega adeptkami, już pod, biega propkami i stracił już 11. Zatem, no chyba musi się już tak do końca ewakuować. Sprytnie teraz Nice próbuje w dwa miejsca chyba wskoczyć. No, halo, a ci? A te? No zapomniał. Ale i tak Showtime by się przed tym obronił. Cały czas przytomna postawa Niemca. I cyk, tutaj teleport. No kąsa, nice. Ale do tej pory nie robi to gigantycznego wrażenia na Showtime'ie. No ale właśnie, liczba probek nam się wręcz zrównała. No zrównała, nawet Nice miałby przewagę, gdyby kontynuował produkcję własnych, tylko że on już zaprzestał. On chce to zakończyć chyba tu i teraz. No i tak jak mówiłem, to jest taki troszeczkę has, ale jednak taki has, który postawi tę drugą bazę. No i let's go dalej, są też stalkery, są sentry, które trochę pomogą w walce z Feniksami. No ja nie wiem, jak tutaj na tym Nice ma to wszystko przezwyciężyć. O, może tak, jak, no mógłby to wszystko poprzerzucać. No i teraz świetnie złapany jeden Feniks. Spróbuje wejść, czy nie spróbuje? Nie, jednak od frontu. No i teraz Taiwan Fighting. Atakowane stalkery, aczkolwiek Shield Battery długo utrzymuje je przy życiu. Kilka stalkerów też do Warpism zostało przyzwanych. One zanulują tutaj te próby snajpowania Warpisma. Adeptki się przeteleportowały. Showtime, mój Boże, czy on naprawdę to przegra? Jest też Shield Battery, która ma pełnię energii po prawej stronie, ale no nie była w stanie sięgnąć do tego Immortala. No i Showtime, Jezuniu, ależ teraz jest stresik u Niemca. Do tego stopnia, że nawet drugi Cybercore się zakończył na jego wallu. Tak się sam zamurował teraz Niemiec we własnej fortecy. A probek nie przybywa. Probek ubywa. To miazga, miazga. Jeszcze kilka może padnie. No jakoś się w sumie Showtime przeżył. Nice przeszarżował. Jeszcze do tego stopnia, że stracił Warpisma. Drugiego zresztą. No, wydawało się, że Nice już to wygra. Ale jakoś tak dziwnie lata tymi adeptkami Nice. Przesadził. Jak widzicie, on nawet nie ma gazów, bo no to jest wszystko albo nic. Dark Shrine zagrany. To jest już ten czas i ta chwila. Za chwileczkę Showtime może ogarnie, że jego jednostki nie mogą wyjść, bo tutaj jest Cybercore. No ale w sumie w razie czego może właśnie nie przerzucić Warpismem. Także no w sumie nie ma takich problemów. Teraz 8 probek złapie, o 6 probek. Też w sumie w porządku. Ach, 6, żeby uzupełnić tutaj idealnie wydobycie, ale według mnie powinien 8, bo tutaj już one też, no właśnie, już jest 12, ona 8. Nieważne, takie detale, żeby zbalansować wydobycie. Jeszcze może o odrobinkę lepiej, jakieś kilka procent góra. I kolejny atak Nice'a do głównej bazy. Cały czas żyją Feniksy, więc no to będzie kłopot. Showtime, żeby wszystko przerzucić do głównej bazy, no musi tym Warpismem ostro wiosłować.
Teraz trochę mnie dziwi to, co robi Nice, że przyzywa te adeptki. No to nie jest takie złe w sumie, ale... No i tak będzie się musiał ewakuować tym... Recallem w razie czego, tutaj nie ma teleportacji, walczy z immortalami, no ale immortale teraz leczone też bez baterii, świetnie przerzucony Archon przez Showtime'a, dobrze kombinuje Niemiec, no i wszystko zwiastuje nam takie no właśnie walenie głową w mur, teraz jeszcze Nice próbuje poniszczyć trochę więcej probek, no częściowo mu się to udaje, 8 padło, sporo też nie zbierało w głównej bazie, no i takie to jest właśnie rzeźbienie tajwańskie. Czwarty warpizm teraz przez niego grany. No ma większe straty na pewno Nice. Teraz chyba błąd Showtime'a, nie, jednak ma tutaj odpowiedź. No tutaj jest dalej zablokowany. W sumie to może jest IQ 300 jednak z tą blokadą. No i wycofanie, ale tutaj też takie, że wycofanie ze złapaniem. Warpizm po raz kolejny wylatuje, to już jest chyba... Czwarty, dokładnie. Nie no. Przesadził chyba Nice. Przesadził ewidentnie. Showtime już nadchodzi z kontratakiem. No ma Archony. Archony świetnie sobie radzą z adeptkami. Mortale też bardzo ładnie atakują. No i w razie czego absorbują obrażenia. O, nawet kanona ma Showtime. Dalej ten Cybercore tutaj jest. Nie do podrobienia Niemiec. I cyk, nawet Archon Dropa zrobił. No tutaj Nice też jest w pełni zablokowany. No ale takie coś bez problemu sforsuje Showtime, także powinien tutaj już sobie poradzić. No ja pamiętam fenomenalny mecz jego z Nibem, gdzie potrafili te 10-11 minut nawet na jednej bazie grać. No ale tutaj już nie było aż takiej zaciętości. Nice potem no, po prostu cały czas atakował, tracił i tak dalej, i tak dalej. Teraz w sumie Showtime też sporo probek utracił, ale no, miał za dużo jednostek militarnych. No i GG. O, sorry, tutaj jest clean feed na mecz Stefano z Time'em. No 1-0. Tobiasz dał radę, jest. No i wchodzimy na kolejną mapę. Jak tutaj sytuacja wygląda na clean feedzie? 0-0, okej. Okay. No i myślę, że Time ma bardzo duże szanse, żeby pokonać Stefano. Nawet bym go stawiał w roli takiego, no, faworyta. Że polscy protosi analizują sytuację. Nice to wygra, pisze Geralt. Mądry build. No ciekaw jestem, jakby się zakończyła ta gra, gdyby ten pylon w naturalu Showtime'a się ukończył, żeby tak łatwo Showtime nie zauważył. Czy to byłyby Dark Templary, czy też może jakieś właśnie i tak adeptki. No bo to mogłoby sporo namieszać. No i ruszamy, przechodzimy już do Showtime'a. W dolnym prawym rogu oczywiście Nice z Tajwanu. On walczy o życie na tym turnieju. W górnym lewym oczywiście Niemiec. Tobias Zieber. No i powodzenia dla niego. No mimo wszystko był też jednym na pewno z takich lekkich faworytów na wielu turniejach, no ale no cały czas właśnie wymieniany jako ten jeden z najlepszych protosów poza Koreą, ale poza turniejem w Lipsku chyba nie miał jakiegoś właśnie niesamowitego wyniku, ale jeszcze z ciekawości zobaczę, zerknę. Półfinał w Walencji, tam w sumie półfinał w Walencji był niezły, no ale przegrał z Hasem, no to jest takie właśnie, to aż boli. Mimo wszystko ten styl właśnie, jaki ma Nice, czyli bardziej taki no koreański, podejrzewam.
nie radzi sobie jakoś tak niesamowicie z Showtime'em, który stawia jak zwykle na solidność, no i na granie właśnie Sentry Stalker, które daje dużo wizji. O, to jest fajne. Nawet bardzo fajne. Oczywiście jak robimy zwiad w PvP, to liczymy ile pylonów ma w bazie rywal, jeżeli ma tylko dwa, no albo jeden to już w ogóle, no to należy się spodziewać, że coś może być na rzeczy. Oczywiście ten trzeci pylon jest dostawiany dopiero po zakolejkowaniu jednostek i warpgate'a. No ale właśnie, nie było drugiego, nie ma drugiego pylona. Więc gdzie jest? Ja się pytam. No, my wiemy gdzie jest. Showtime niekoniecznie. Ciekaw jestem, czy sprawdzi coś takiego Showtime. No i czy będzie ta szybka technologia? Czy może najpierw zaczeka, aż ta proba gdzieś może dalej odjedzie i dopiero się zdecyduje? No, Showtime. Ach, myślałem, że może pojedzie w tamto miejsce. Teraz chyba Nice powinien zablokować probkę. Właśnie a propos blokowania, to Nice tutaj zbudował swojego pylona. Okej, to jest ciekawe. Chcę wiedzieć, jakie jednostki wyjdą z gatewayów, no i żeby one może niekoniecznie wyszły do środka bazy. Jeżeli, no gdyby to były adeptki, to nie wiem właśnie, żeby wyszły do środka bazy, no bo potem pylon by spowodował, żeby nie mogły wyjść na mapę. No ale z racji, że to są stalkery, to w sumie bardzo fajnie dla Showtime'a. No i cyk, cztery stalkery, Stargate, taki jest wybór tego zawodnika. Co? Tutaj jednak Stargate? Okej. Ależ fejki sprzedają. Showtime teraz pewnie myśli, że jest jakoś mocno atakowany. Że dużo zamieszania. I może tak być w sumie. No ale nie w ten sposób, którego on się spodziewa. Zauważcie, że szuka teraz Niemiec węszy po mapie. Przypadkiem tutaj nie ma proxy, czy to może nie ma jakiegoś budynku. Pewnie tutaj coś sprawdzi. No, zaraz zobaczy probkę i może mu oko zbieleć. I zobaczy z której strony i co tutaj się dzieje. No to mogą być teraz na przykład Dark Templary, tak mógłby to przeczuć. Ale mimo wszystko gra jeszcze Feniksa. I dziwi mi się, jakby teraz szybko robo dostawił. To było w sumie dość rozsądne. Jak dostawimy robo tak 3.40, to jeszcze przed Dark Templarami powinniśmy się obronić dość spokojnie. Ale jednak nie, on wybiera Shield Battery. Szuka wszystkiego, Showtime. No może jeszcze 3.50, może jakoś 5 postawić to robo. Ale jednak jest Oracle, chociaż jej jeszcze nie widział Showtime. No i najgorszy możliwy scenariusz dla pana z Tajwanu. No i tutaj smutna żaba PNG. Feels bad man, not like this. Giblet hump. Wszystko co najgorsze teraz się wydarzyło dla Nice'a. Wleciał Oracle w Feniksy. Najsmutniejsze otwarcie w PvP teraz dla czerwonego Protossa. No trochę dziwnie teraz Showtime podleciał. Tak wprost na te stalkery, ale no Feniksy są dość wytrzymałe. W walce, a raczej przy otrzymywaniu obrażeń od nich. Dwie adeptki wychodzą na mapę. No jest jeszcze tutaj na Oracle, to jest jakaś taka próba, wiecie, wyłuskania się z beznadziejnej sytuacji. Czyli po prostu wlatujemy od razu Oracle w linię mineralną. No ale Showtime to jest Showtime, on po prostu solidny jak Mercedes. Już jest przygotowany, na adeptki również, także... No nie, no ale poważnie. No tak się odsłonił. Jak gołota na ringu. I cyk, kolejna shield battery. No trochę błąd Showtime'a i to teraz wyrównuje liczbę prowek w sumie. Za darmo te adeptki. No Nice podjął według mnie też słuszną decyzję, że po tym Stargate oczywiście nie próbował grać nagle dużej liczby Feniksów, żeby jakoś wygrać tę bitwę w podwietrzu, tylko czym prędzej poszedł w Blinka i będzie próbować oczywiście Stalkerami grać. Też fajna była presja właśnie nałożona tymi adeptkami i Oracle, bo to też zmusiło Protossa do tego, żeby siedział w bazie, a nie męczył tymi Feniksami. No i jak się bronił, to oczywiście Nice zbudował trochę Stalkerów, no i teraz już obrona przeciwko Feniksom powinna być skuteczna, no i tak stracił trzy proby. Niby fajna, ale jednak nie aż taka szczelna. No i teraz sprytnie Showtime zostawił jednego Feniksa w bazie. Nie ma szansy, żeby ta Oracle się utrzymała. No i wyjaśnione. Tymczasem trzecia baza ze strony Nice'a.
No myślę, że już żadnych Oracle nie powinien produkować, ale są też tacy właśnie protosi, nie powiem polscy, którzy nagle potrafią w niespodziewanym momencie gry zrobić jakąś Oracle, co jest w sumie bardzo, bardzo fajne. Tutaj zauważcie, że nie ma sieci baterii, nie ma kanona, tutaj też nie. Taka przypadkowa Oracle może zrobić krzywdę, tylko no fajnie jakby może jakoś te Feniksy najpierw zostały zniszczone. No, faza twardej rozbudowy. Nice próbuje zająć właśnie trzecią bazę. Showtime z lekką przewagą, myślę. O, potrzebuje tego jeszcze ulepszenia, może plus 2 jakoś prędzej. Bo tutaj akurat wyprzedził go Nice. No, ma te gateway w 8, dobra, jest to 8, jest robo. Tutaj też chyba będzie 8. Ładnie, Templar Archives. No trochę inny build order, jak widzicie. Najpierw Nice zostawił swoją trzecią i ona już jest nawet zakończona, natomiast Showtime później. No i takie coś na ogół zwiastuje agresję ze strony Niemca. Natomiast Nice powinien się oczywiście bronić. No, musiałem powiedzieć Nicek. To nie jest Nicek. Także no w sumie to niespecjalnie jakoś się tutaj różnią. No może tym, że teraz Nice oddał swoją przewagę w ulepszeniach i nie rozpoczął plus 2 od razu. Showtime nie zapomniał o tym detalu, jakże ważnym, gdy tylko to plus 2 się zakończy. No to już będzie 30 chyba sekund różnicy nawet. No takie wręcz ospałe to PvP. Co? Nice tak zrobił późno gateway i będzie jeszcze atakować teraz. No odważny jest, niewątpliwie. Zobaczcie, jaka w ogóle umowa jest u protosów. No niby gramy tę trzecią bazę, ale w sumie ani jeden, ani drugi nie robi probek. Tylko armia jest, teraz to już nie ma robotników. Już wchodzimy. No i naparzamy. Let's go. Wjeżdżamy. Oczywiście Nice ma o wiele więcej zelotów, ale więcej archonów posiada. Showtime za chwileczkę 3 kontra 1. Stalkery też nie są zbyt przydatne, jeżeli mam być szczery. One nie atakują aż tak mocno jak właśnie na przykład archony. Teraz świetnie je przestawia. Showtime tutaj ma z tyłu shield battery, ale chyba zapomniał, albo jest tak pewny siebie. Taki pewny. No Nice, no przesadził. Może myślał, że Niemiec będzie robić tutaj jakoś dużo probek, a on wcale ich nie budował. To są te probki z głównej bazy, bo tutaj już nie ma tylu kryształów, więc zostały po prostu przesłane. Tutaj ma tak naprawdę tyle probek, ile potrzeba do dwóch baz. No ale kryształy się kończą. I dopiero teraz wznowi produkcję kolejnych. Plus 2 też się kończy. No ale Nice w sumie nieźle kombin... Co? Ojej. No stracił tego warpizma. Jeszcze przywołującego dużo jednostek. No próba teleportacji, ewakuacji udana. No ale trenerze, nie tak miało być. Także Nice zapewne pożegna się z turniejem. No ma ulepszenie, więcej teraz Niemiec. No i wchodzimy na ugiętych archonach. Jeszcze są Immortale, one też robią dużą różnicę. No w każdym aspekcie w sumie Showtime ma więcej, jeszcze mam Warpizma, więc może oczywiście uratować swoje jednostki. Teraz fajnie to właśnie zrobił. No miazga. Jeszcze trochę zlotu. Łatwo. Tu nie poszło. Także tu bez specjalnych wyczynów. Ale myślę, że gry były stosunkowo ciekawe, tylko szkoda tej drugiej właśnie. Pierwsza była taka dzika. Druga już mniej. Po prostu Oracle wleciały w Feniksy. Co się dzieje na głównym streamie? O, tak jak mówiłem, Time może wygrać ze Stefano, póki co prowadzi 1-0. No według mnie on jest tutaj faworytem właśnie w tym starciu. Tak, Soul niestety trafił niesamowicie, nieszczęśliwie. Grupa śmierci, smutek. Mind blow, 3% baterii, zaraz idę spać, rozumiem. Kończy się bateria, to sobie synchronizowałeś z tym, żeby iść spać. Do której cast WCS Kajtol? No do końca trzeciej fazy grupowej. Planowo to zostało wyliczone na 3-4 w nocy. Myślę, że bliżej 4. No jeszcze zobaczymy. No ale jest kogo oglądać, bo jeszcze 3 Polaków w akcji. Jest Lazermana i Inercio. Dołączył Mikołaj, widać.
do Elazera do Many Inertia. Jest takim trzecim bardzo mocnym polskim zawodnikiem. Jaki Laser? No Laser jeszcze nie grał, bo jest od razu w trzeciej fazie grupowej ze względu na dobry występ w Challengerze i za dobry występ w Challengerze od razu grał od trzeciej fazy grupowej, a ci, co w Challengerze właśnie nie doszli do półfinału, to grają od pierwszej. Czyli przyjechać i tak dalej, i tak dalej. Dopiero na miejscu grają. A Laser w białym garniturze dopiero za chwilę pewnie będzie się tak rozgrzewać jakoś konkretniej. Muszę w sumie Mikołaja namierzyć, czy on już się zalogował, czy on się nie zalogował. Trzeba go dodać do friendlisty, ale on pewnie tam twardo ciśnie jakieś customy, czy nie customy. Się właśnie rozgrzewa, może też na serwerze europejskim. Mogłem oglądać to PvP 03 na ladderze. Także dziękuję za oglądanie też na YouTubie tego starcia. Falon i Starka, do następnego razu, cześć.